Cześć wszystkim, z tej strony Szymon z kanału Historyczny Top, a to 10. odcinek serii Historia Starożytnego Egiptu oraz jednocześnie ostatni odcinek pierwszego sezonu. Epoka Starego Państwa, czyli czasy pierwszego wielkiego imperium Egiptu, dobiegły końca wraz z odejściem ze sceny politycznej ostatniego władcy, a w zasadzie władczyni szóstej dynastii. Dokładnie temat ten omówiłem w poprzednim, 9. odcinku z serii. Po epoce Starego Królestwa Egipt pogrążył się w 200-letniej anarchii, wojnach domowych oraz konfliktach wewnętrznych. I to właśnie ta mini epoka będzie tematem dzisiejszego odcinka. Jeżeli jesteście tutaj nowi i nie widzieliście poprzednich odcinków z serii, koniecznie zapoznajcie się z nimi przed tym materiałem. Dowiecie się z nich, jak w ogóle cywilizacja egipska powstała, co działo się na terenach Egiptu przed powstaniem pierwszych kultur, które możemy nazwać egipskimi, oraz dowiecie się, jak wyglądały epoki predynastyczne, jak wyglądała epoka wczesnodynastyczna oraz czym była i jak się zaczęła epoka Starego Państwa. Nim zaczniemy, mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Przyszłość tej serii, czyli sezon drugi, opowiadający o państwie środka, zależy w dużym stopniu od Was. Jeżeli pod tym filmem pokaże się pokaźna, czterocyfrowa liczba łapek w górę oraz wiele komentarzy od fanów tej serii, na poważnie rozważę kontynuowanie tego cyklu. Osobiście uwielbiam kulturę Egiptu, jednak jako twórca muszę brać pod uwagę popularność danej serii. Także wszystko zależy od Was, wiecie co robić. O Egipcie opowiadam nie tylko w ramach serii Historia Starożytnego Egiptu, bowiem temat państwa faraonów przewija się również w nowej serii Tajemnice Starożytnej Żeglugi. Poruszam w niej wątki żeglugi, wypraw morskich, odkryć geograficznych starożytności, a duża część z nich jest związana z Egiptem. Link do serii znajduje się w opisie, zapoznajcie się z tym cyklem po odcinku o Egipcie. To tyle z ogłoszeń, możemy zaczynać tę prawie 200-letnią podróż w głąb mroków i tajemnic pierwszego okresu przejściowego. Pierwszy okres przejściowy w początkowej fazie spowija gęsty mrok tajemnicy. Dla badaczy ta część historii Egiptu to dzieje intrygujące, ale i irytujące, ponieważ ta konkretna mini epoka jest spowita niemalże absolutną ciemnością, z której co jakiś czas wyskakuje jakaś informacja, postać króla czy całej dynastii, ale tylko po to, by zaraz z powrotem zniknąć w gęstwinie niepewności i zagadek. Brakuje dowodów do badania w postaci monumentalnych budynków, królewskich kronik czy innych podań występujących dotychczas. A jak dobrze wiemy, im mniej faktów, tym więcej hipotez. Mimo to wiele informacji przetrwało i co więcej, są one momentami bardzo dokładne, a opisy konfliktów domowych i relacji między prowincjami podzielonego Egiptu bywają często niezwykle obrazowe. Spróbowałem usystematyzować to, co wiemy i przedstawić Wam obraz starożytnego Egiptu w okresie przejściowym na tyle jasno, na ile się da. Po upadku szóstej dynastii Egipt pogrążył się w wojnie domowej, w której wygrywał przede wszystkim chaos. Nomarchowie ogłaszali się niezależnymi władcami. Nie są znane dokładne zasięgi terytorialne poszczególnych księstw. Posilę się zatem mapą nomów z czasów Starego Państwa, bowiem z racji rosnącej pozycji nomarchów kosztem władzy faraona, najbardziej realny scenariusz to rozbicie zbliżone do podziału na nomy. Wydaje się, że nomarchowie Górnego Egiptu wybili się na samodzielność jako pierwsi, a kraj podzielił się nie tylko na nomy, ale także według standardowego, historycznego rozróżnienia na Egipt dolny i górny. Istniało zatem wiele księstw, na czele których stali nomarchowie danej prowincji w ramach Królestwa Północy lub Południa.
głęboko zakorzeniona kultura władzy centralnej i kultury rodziny królewskiej wciąż jednak istniały. Egipcjanie nie mogli wyobrazić sobie kraju bez jakiejś władzy ogólnopaństwowej sterującej tym przeciekającym okrętem. Inną sprawą pozostaje faktyczna moc sprawcza rządów centralnych. Władcy krajowi podejmowali próby związania się lojalnością i sojuszami z nomarchami poprzez małżeństwa czy nadawanie tytułów oraz zaszczytów, jednak niewiele to zmieniało, a wręcz pogarszało sytuację dworu królewskiego. Takie kroki podejmowano prawdopodobnie już u schyłku VI dynastii oraz zapewne w przeszłości, jeszcze na nieco zdrowszych warunkach. O VII dynastii, pierwszej rodzinie okresu przejściowego, wiemy niewiele. Manetton pisał, że w 70 dni na tronie zasiadło 70 władców. Nie jest to raczej możliwe, traktujmy to podanie jako przenośnie chaosu, jaki zapanował w królestwie. Monarchów faktycznie mogło być kilku, a zmieniali się zapewne w wyniku spisków i uzurpacji. Niepewność władzy wynikała z faktu, że król jednego dnia zdobywał władzę tylko po to, aby drugiego dnia móc ją stracić na rzecz kolejnego uzurpatora. Siódma dynastia trwała według przyjętej przeze mnie chronologii od 2216 do 2182 roku przed naszą erą, a więc przez ponad 30 lat. Według papirusu turyńskiego zarówno siódma, jak i kolejna, ósma dynastia to kontynuacja poprzedniej, szóstej rodziny królewskiej. Nie jest to wykluczone, jednak przypomnę, że na dokumencie tym klasyfikowano władców ze względu na miasto panowania, czyli siedzibę dworu, a nie rodzinę z krwi i kości. Siódma i ósma rodzina pozostawały zatem w Memphis i nazywane są dynastiami memfickimi. W międzyczasie lokalni książęta spiskowali, zawierali sojusze, podpisywali pakty o nieagresji i walczyli między sobą. W nomach nie było lżej niż na dworze królewskim, bowiem każdy z władców po zdobyciu władzy w danym nomie musiał uważać, czy zaraz ktoś go nie strąci z tronu. Co silniejszy i sprytniejszy nomarcha kontrolował swoje ziemie, jednak ogólny obraz kraju wyglądał fatalnie. Ziemia leżała odłogiem, chłopi i rzemieślnicy pracowali i na nomarchów, i co niektórzy na władzę centralną, która jakieś przebłyski władzy w trakcie tych walk miewała. Panował głód, a Nil jak na złość nie miał zbyt wiele wody i przestał wylewać. Kraj się wyludniał, kanały irygacyjne zarosły, świątynie ograbiano, a do tego zamieszkały w nich dzikie zwierzęta. Kryzys jak to kryzys. Jednym przynosi cierpienie i śmierć, innym radość i bogactwo. Najlepiej kondycję kraju w czasach VII i VIII dynastii opisuje papirus o nazwie Skargi Puwera, który, zacytuję go fragmentarycznie, brzmiał mniej więcej tak. Wszelkie dobro przeminie, a cały kraj nasz spowije się w nędzy. Grasować w nim będą Beduini, a kraj wyludni się. Nomy zostaną zniszczone. Ratunku dla Delty nie będzie. Smuć się, Dolny Egipcie, smuć. Mędrzec i Puwer pisał dalej. Patrzcie, ziemia pełna jest rozbójników. Człowiek mozoli się ze swą tarczą. Biedny stał się bogatym. Niewolnicy, ich serca są radosne. Ziemia pełna jest plugastwa i nie widać nigdzie białych szat. Zmarłych wrzuca się do rzeki i Nil staje się jej grobowcem. Serca są pełne gwałtu. Grasuje zaraza i widać jedynie śmierć i krew. Brak złota i wszelkich produktów do przygotowania pochówków. A ci, co posiadają groby, zamieszkali na pustyni. Możliwe, że lamenty odnosiły się jeszcze do władztwa Pepiego II z VI dynastii. Jednak obraz pierwszego okresu przejściowego w początkowej fazie wyglądał podobnie. Ofiarami sytuacji padły grobowce wielkich władców przeszłości, które już wtedy opróżniano z zawartości, także tej wcześniej nietykalnej, świętej, czyli z mumii. Anarchia za czasów VII dynastii przyczyniła się do upadku struktur społecznych, czyli kultury, sztuki, relacji międzyludzkich i religii. Upadło morale,
a to, co było zastrzeżone dla dworu królewskiego, stało się nagle dostępne dla każdego. Egipski sen w obliczu wojny domowej mógł się spełnić każdemu, kto tylko odważył wyruszyć się w podróż i rzucić się w wir anarchii. Mimo przejściowego charakteru tejże, patrząc z perspektywy całej historii Egiptu, pewne elementy tzw. demokratyzacji wierzeń pozagrobowych zostały w dziejach na stałe. Pojawiły się oznaki pesymizmu, powstało wiele utworów o charakterze filozoficznym. Pisarze i zwykli ludzie zaczęli zastanawiać się, jak to w końcu jest, czy życie pozagrobowe istnieje, czy faraonowie są święci, czy też nie, skoro ich szczątki wywleczono z grobowców, a wielkie budowle, symbole nieśmiertelności i potęgi, stoją puste w królów, pełne w zwierzęta pustyni. Porównywano władców do zwykłych śmiertelników, którzy zginęli w całej przeszłości i bezimiennie giną nadal. Można więc śmiało założyć, że pojawiały się oznaki ateizmu oraz że zaczęła dominować filozofia zbliżona do Carpe Diem. Jak wspomniałem, Maneton uznawał ósmą dynastię za rodzinę osiadłą w Memphis. Wydaje się jednak, że dynastia ta faktycznie rządziła przede wszystkim Górnym Egiptem, bowiem deltę trzymali w ryzach ludzie pustyni. Papirus Turyński wspomina o 7 królach tej dynastii. Lista królów Zabydos o 17, a Maneton o 27. W zależności od źródła i chronologii, podania te znacząco różnią się od siebie. Ja przyjąłem wersję, że dynastia trwała od około 2182 do 2170 roku przed naszą erą. Choć nie milkną zdania o 20-letnich lub nawet 40-letnich rządach królów tej dynastii. Pojawia się parę imion łączonych z tą rodziną. Są to m.in. Neferkare, Kakare Ibi, Neferkaukhor czy Horus Dedejitawi. Niektórzy z królów rozpoczęli budowę własnych, choć znacznie mniej okazałych piramid niż te z poprzedniej epoki. Największą z nich wzniósł Kakare Ibi, jednak wysokość 21 metrów nie imponowała. Podkreśla to dobitnie, że mimo fatalnej kondycji kraju, władza centralna żyłowała gospodarkę w imię chwały jednostek, dominowała potrzeba zapisania się w historii kraju. Biorąc pod uwagę, że 5 królów 8 dynastii nosiło imię tronowe Pepiego II, brzmiące Neferkare, jako część swoich imion, łatwo wysunąć tezę, że mogli być oni potomkami najdłużej panującego faraona w historii Egiptu. Władcy podjęli działania w celu zjednoczenia kraju na obszarze 8 południowych nomów Górnego Egiptu. Okręgi te zawiązały między sobą konfederację, której przewodził prawdopodobnie Shimei, nomarcha z Koptos, miejsca, od którego władcy 8 dynastii byli mocno zależni, z powodu jego potęgi. Potęgi, którą sami temu nomarsze nadali. Piastował on wiele urzędów, będąc kimś na kształt wezyra, który przewodził zjednoczonym nomom. Między urzędnikami a władcami występowały różne związki małżeńskie, jednak dokładnych koligacji nie znamy. Potwierdzenie tych wydarzeń znajdujemy w tak zwanych dekretach z Koptos. Wspomniany nomarcha z Koptos, prawdopodobnie Shimei, podjął walkę z baronem Edfu i Herakonpoli. W konsekwencji ośrodki te dołączyły do konfederacji wraz z Elefantyną na południu. Tak utworzone państwo sięgało od Elefantyny do Afroditopolis, a kolejni władcy przypisywali sobie tytuły królów Egiptu. Pojawiają się spory, czy z powodu potęgi nomarchów z Koptos nie lepiej uznać to państwo zarządzone przez oddzielną dynastię koptyjską, czy też oficjalna, formalna zwierzchność 8 dynastii nad Koptos wystarcza, aby przyjąć, że nowy twór państwowy to dzieło 8 dynastii memfickiej. Takie wątpliwości potwierdzają chaos, jaki wtedy panował. Powstałe państwo obejmowało Egipt Górny i część Dolnego, prawdopodobnie bez delty. 8 dynastia rozpoczęła konsolidację rozbitego państwa, jednak jak pokazała przyszłość, poniosła w tym aspekcie porażkę.
Warto dodać, że jeden z władców przypisywanych do VIII dynastii, wspomniany już Kakary Ibi, został poświadczony na inskrypcji w Nubii, co sugeruje, że jakieś stosunki z południem nawet i wtedy utrzymywano, i to mimo ogromnego rozbicia państwa. Zapewne przypadło to w udziale co silniejszym nomarchom południa, z których najwięksi często sami przypisywali sobie tytuły panów Górnego i Dolnego Egiptu, zastrzeżone niegdyś tylko dla dynastii stricte królewskich. Wiele podań mówi o najemnikach z Nubii, czyli o południowcach pozostających na usługach egipskich baronów. Sama Nubia w pierwszym okresie przejściowym pozostawała w dużym stopniu niezależna od Egiptu, przynajmniej w praktyce. W państwie faraonów zawiązało się wiele dynastii, które faktycznie nie rządziły krajem, tylko danym nomem i okolicami. Taki podział państwa trwał przez około 50 lat, kiedy na scenie rozbitego Egiptu wykrystalizowały się dwa silne ośrodki władzy – w Tebach i w Herakleopolii. Miasta te stoczyć miały niebawem ze sobą niezwykle krwawy bój. Bój o prymat nad całym starożytnym Egiptem. Według powszechnej wersji podziału na dynastie, ósma upada w momencie, gdy na mapie Egiptu pojawiają się dwa silne ośrodki. Północny Herakleopolis oraz południowe Teby. I to właśnie na rzecz tych dwóch miast państw wpływy straciło Memfis, stolica państwa. Wydaje się zatem, że państwo poprzedniej, ósmej rodziny z oficjalną stolicą w Memfis, domniemaną w Koptos, podzieliło się. W tym momencie na mapie Egiptu znajdują się dwa główne ośrodki i dwie konkurujące ze sobą dynastie. Na północy mamy dziewiątą i później dziesiątą dynastię ze stolicą w Herakleopolis. Na południu, w Tebach, zawiązała się silna tebańska dynastia, która przejdzie do historii jako jedenasta rodzina królewska Egiptu. Wydarzenia dziewiątej, dziesiątej i jedenastej dynastii przez pewien czas dzieją się zatem równolegle i tak je przedstawię. Dziewiątej dynastii przypisuje się panowanie trwające w latach 2170-2128. Jednak z tego okresu znamy losy w zasadzie tylko jednego władcy, niejakiego Hetiego I. To kolejne imię królewskie po Tetim, Pepim czy Unisie, które brzmią w naszym języku dość dziecinnie. Heti I jednak dziecinny nie był, bowiem zapisał się w historii jako władca niezwykle okrutny. Odebrał tron Dolnego Egiptu rodzinie królewskiej z ósmej dynastii, zostając założycielem dziewiątej. W pierwszych latach swoich rządów władca rozszerzył panowanie Dolnego Egiptu do rejonu tynickiego w okolicach Abydos, jednak na tym się nie zatrzymał, bowiem na północy, w delcie Nilu, dochodziło do wielu inwazji okolicznych plemion, które skutecznie odwracały uwagę od spraw na południu. Tymczasem w Górnym Egipcie cały czas, mimo rosnącej potęgi Teb, prawdziwą władzę utrzymywał nomarcha z Koptos. Heti I wyruszył w końcu na południe, do Górnego Egiptu i zajął tereny aż do pierwszej katarakty. W ten sposób stworzył państwo, które obejmowało zasięg od pierwszej katarakty na południu do ośrodka Memfis na północy, bez opanowanej przez Azjatów delty. Stolicą zostało Herakleopolis. W państwie oczywiście trwały ciągłe walki, bowiem mimo pozornego zjednoczenia, struktury i granice nie były skonsolidowane. Walczono w Tinis, ponieważ w okolicach Abydos przechodziła granica między północą a południem. Na południu o wpływy walczyła rosnąca w siłę dynastia tebańska z rodziną z Koptos. Wewnętrzne starcia graniczne trwały, co jest typowe dla wojen domowych. Mimo to Heti I doprowadził do względnej konsolidacji Górnego Egiptu, a z Herakleopolis uczynił nie tylko stolicę państwową, ale także kulturalną oraz artystyczną, którą ta pozostawała przez kolejnych 150 lat. Jednak największą solą w oku faraona pozostawała delta, opanowana przez barbarzyńców z zagranicy. Heti I próbował wykurzyć najeźdźców, jednak zadanie to należy zapisać po stronie porażek monarchy.
odzyskał co prawda część zachodniej delty, jednak niewiele więcej. Według legendy Chetty został pożarty przez krokodyla, ale nie wiemy, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy pałacowy przewrót. Wydarzyć się to miało w 2128 roku przed naszą erą. W ten sposób dziewiąta dynastia zeszła ze sceny politycznej starożytnego Egiptu. Trwają spory co do królów przynależących do dziewiątej i dziesiątej dynastii. Ja przyjąłem założenie, że dynastia dziewiąta przeszła w dziesiątą w momencie objęcia tronu przez kolejnego monarchę. Następcą jednoczyciela podzielonych, Chetiego I, został Cheti II, którego panowanie trwać miało przez niemalże 50 kolejnych lat. W tym czasie wiele się działo, ale przede wszystkim na sile wzbierał konflikt północy z południem. Nom Tebański rósł w siłę, a rodzina z tego miasta przestała być zależna od nomarchy z Koptos, wchłaniając go w swoje struktury polityczne. Opanowując sytuację na południu, władcy dynastii tebańskiej, protoprzedstawiciele 11 dynastii Egiptu, mogli spojrzeć odważniej na północ. W 2119 roku przed naszą erą, pierwszy wyszczególniony faraon 11 dynastii, niejaki Mentuhotep I, podjąć miał próbę zrzucenia jarzma Chetiego II i dynastii z Herakleopolis nad Górnym Egiptem. Czy to mu się udało? Nie wiemy, raczej jeszcze nie, jednak walki między ośrodkami przybierały na sile. W międzyczasie Cheti II przyłączał kolejne części delty do państwa faraonów, gromiąc i wypędzając stamtąd Azjatów. Co więcej, dbał o rozbudowę systemów irygacyjnych i powrót do wydajnego rolnictwa. Nie doceniali tego oczywiście południowcy, którzy również działali na rzecz gospodarki, na przykład wspomniany Mentuhotep I wykopał wiele studni w korytach dawnych rzek, które stały się trasami prowadzącymi do kopalni złota. Po Mentuhotepie I na tron Teb wstąpił nomarcha Intef I, panujący na równi z Chetim II, choć znacznie krócej. Ogłaszając się królem Dolnego i Górnego Egiptu, otwarcie wypowiedział walkę królowi Herakleopolis. Początkowe sukcesy napawały południowców optymizmem, bowiem Intefowi I udało się podbić ziemię na północ od Teb, do rejonu Abydos. Faktycznie doszło zatem ponownie do rozbicia Egiptu na dwa główne państwa. Górne, południowe i dolne, północne. Władca zaanektował także prawdopodobnie terytorium Achtifiego, potężnego nomarchy rządzącego ziemiami od Herakonpolis aż do Elefantyny. Był to najważniejszy przeciwnik nowego władcy, bowiem opowiadał się za wsparciem Dolnego Egiptu, a nie państwa tebańskiego. Strącenie Achtifiego dodawało Intefowi autorytetu. Ogłoszenie niepodległości i kilka sukcesów nie wystarczyły jednak do tego, aby nomarchowie w kraju przyjęli Intefa za króla. Panowanie Chetiego II miało silne podstawy. Władca z łatwością odpierał próby ataków na swoje państwo, raz po raz docierając do Abydos. Granica pozostawała zmienna, strefa wpływów zatrzymała się jednak na tym właśnie ośrodku. Walki toczono głównie o szlaki handlowe i komunikacyjne, które przebiegały przez pustynie oraz oazy. Intef I panował niespełna 10 lat, jednak jako pierwszy, niezależny władca 11 dynastii dał impuls swoim następcom. Spoczął w grobowcu w Tebach, w kompleksie grobowym władców 11 dynastii. Oprócz niego pochowano tam dwóch kolejnych Intefów, a ich grobowce są do siebie bardzo podobne, choć zdecydowanie różnią się w zestawieniu z dawnymi piramidami. Tebańczycy postawili na prostokątne groby z dziedzińcami i otaczającymi je korytarzami, a nie na tradycyjne memfickie piramidy. Pokazuje to, że Egipt nie był jednorodny, jeśli chodzi o kulturę materialną, odrębność północy i południa oraz innych, określonych okręgów państwa istniała. Poczucie lokalnej, oryginalnej tożsamości było ważne dla ówczesnych Egipcjan.
Po krótkim, lecz przebojowym panowaniu Intefa I na tron wstąpił jego imiennik, prawdopodobnie także brat Intef II. Władca nie zwlekał, przejął pałeczkę i kontynuował walki z jeszcze większą intensywnością. Obdarzony charyzmą i sporymi zdolnościami przywódczymi władca sprawiał, że lojalność poszczególnych nomarchów pozostawała niezachwiana. W wyniku tego armia południa rosła w morale i zapewniła królowi znaczne sukcesy na domowym podwórku. Dzięki temu Górny Egipt rozszerzył także swoje terytorium o 3 prowincje na północy, utrwalając przy tym stałą granicę za Abydos. Walki z Chetim II trwały, ponieważ Intef II jako król Dolnego i Górnego Egiptu żądny był terenów na północy. Tebańczycy określali północnych herakleopolitańczyków mianem barbarzyńców, uzurpatorów, co dodawało wartości propagandowej. Intef II postrzegał siebie jako wyzwoliciela, jeźdźca na białym koniu uzdrawiającego gospodarkę Egiptu, dążącego do przywrócenia ładu i porządku. Oczywiście potrzebował na to środków, więc zreformował system podatkowy, naturalnie na swoją korzyść. Stosunkowo stabilne państwo Intefa pozwoliło mu odpocząć od frontu północnego i wyruszyć na południe, w kierunku Nubii Dolnej. Ekspedycja zakończyła się sukcesem, a Egipt po ponad 100 latach odzyskał częściową kontrolę nad terenami nubijskimi. Intef II przeżył także około 10-letnie rządy następcy Chetiego II, niejakiego Neferkare, króla północy, który nie zapisał się w historii niczym wielkim. Prawdopodobnie kontynuował politykę poprzednika. Wydawało się, że tebański pochód po zwycięstwo jest niepowstrzymany, jednak jedna z prowincji środkowego Egiptu, Asiut, zbuntowała się i zaatakowała Królestwo Południa. Walki rozgorzały, a ich centrum znów stały się okolice Abydos. Zmęczony ciągle tym samym teatrem zdarzeń, Intef II postanowił wykonać manewr polegający na zajęciu pozycji obronnych 2 prowincje na północ, podbijając je i ustanawiając w ten sposób nową granicę. Abydos i całe Tinis zostały odcięte od pomocy z północy, przez co faktyczna władza przeszła na Intefa. Zajął w ten sposób kolejne połacie ziemi. W międzyczasie, około 2068 roku przed naszą erą, tron na północy objął Cheti III, który panował kolejne 3 dekady. Zapisał się w historii Egiptu jako ten, który wyswobodził Deltę Nilu spod panowania Azjatów. Zreorganizował te tereny, ustanawiając na nich nowy podział administracyjny, zależny od dawnej stolicy kraju, czyli Memfis. Ponadto stworzył system kanałów, łącząc ze sobą wielkie miasta. Co ciekawe, zastosował ciekawy manewr na wschodzie, gdzie osiedlił ludność w celu uprawy tamtejszej ziemi oraz obrony rubieży królestwa przed kolejnym najazdem barbarzyńców. Gorzej wiodło się Chetiemu III na południu, gdzie Intef II zdołał odebrać mu wspomniane ziemie oraz w jednym z ataków na północ dotarł aż do Afroditopolis, skąd został odparty przez sojusz książąt z ośrodków Asiut i Hermopolis, lojalnych wobec Chetiego III. Wydaje się zatem, że Intef II osiągnął w trakcie swych rządów niezwykle wiele sukcesów. Zmotywowany i charyzmatyczny władca przesunął granice na północ, a tereny nowego królestwa prosperowały gospodarczo na wyższym poziomie niż dotychczas. Na podbitych terenach władca rozkazał rozdawać m.in. racje żywnościowe. W konsekwencji zaskarbił sobie popularność, wdzięczność i lojalność miejscowych. Kiedy Intef II zmarł gdzieś w 2054 roku przed naszą erą, pozostawił po sobie silny rząd w Tebach, który kontrolował cały Górny Egipt, utrzymując granicę na południu od Asiut. I w takich warunkach do władzy dochodzi Intef III. 8-letnie rządy zapisały się jako czas względnie spokojny. Trzeci z Intefów nie jechał na paście poprzedników. Możliwe, że między Tebami a Herakleopolis podpisany został pakt lub chwilowy pokój.
Wydaje się, że taki był potrzebny. Obydwa kraje były przecież wycieńczone wieloletnią wojną domową. Jakkolwiek nie było, gospodarka Górnego Egiptu kwitła. Problem głodu, z którym mierzyli się władcy ostatniej rodziny królewskiej Starego Państwa, czyli szóstej dynastii oraz pierwsi władcy pierwszego okresu przejściowego, przestał w zasadzie istnieć. Wynikało to zapewne z poprawy warunków przyrodniczych, ale także z powodu posiadania przez Tebańczyków intratnych pól uprawnych nad samym Nilem. Południe kraju miało nieco gorsze warunki do upraw i było zależne od centrali, czyli od Teb. W kraju południa zapanował zatem względny spokój. Egipt w tym momencie podzielony był na tebańską rodzinę z Intefem III na czele, kontrolującą Górny Egipt, która w przyszłości przejdzie do historii jako 11 dynastia oraz na 10 dynastię z Herakleopolis pod przewodnictwem Chetiego III, panującą nad środkowym i dolnym Egiptem. Intef III rozkazał odrestaurować budowle w różnych miejscach, także w Elefantynie. Możliwe, że pod koniec panowania utracił ziemię do Abydos. W 2046 roku przed naszą erą Intef III odszedł z ziemskiego świata, a na scenie pojawił się legendarny Mentuhotep II, panujący przez kolejnych 5 dekad. Uważany za ojca i symbolicznego założyciela średniego państwa, toczył walki z dwoma ostatnimi władcami 10 dynastii Herakleopolis, z Chetim III i niejakim Merikarem. Sytuacja geopolityczna zdawała się być względnie stabilna. Granice państw, choć co jakiś czas się zmieniały, były także poniekąd trwałe. Egipt Górny i Egipt Dolny mogły istnieć jako dwa odrębne państwa, gdyby nie doktryna religijna i światopogląd starożytnych Egipcjan. Według ich ideologii rozbicie Egiptu traktowano jako obraz dla bogów. Każdy król chcący posiadać silną legitymizację rządów musiał stanąć w obliczu trudnej, ale jednocześnie jedynej możliwej do podjęcia decyzji. Wypowiedzenia konfliktu zbrojnego przeciwnikom z zagranicy. To dlatego władcy ogłaszali się panami Górnego i Dolnego Egiptu, mimo że de facto rządzili tylko jedną częścią kraju. Nie inaczej było w przypadku Mentuhotepa II, który początkowo prawdopodobnie koegzystował z Chetim III, rządzącym na północy, jednak później dokonał tego, o co modlił się władca i cały kraj. W 14 roku panowania Mentuhotepa nastąpił przełom. Doszło do buntu w prowincji Asjut, gdzie lokalny nomarcha o imieniu Cheti II, który przybrał to imię na cześć faraona, doszedł do władzy. Merikare, jako władca Dolnego Egiptu, ruszył na południe w celu poparcia kandydata i zaprezentowania w tej prowincji królewskiej potęgi militarnej północy. Wyprawa miała na celu wystraszenie Tebańczyków i Mentuhotepa oraz uspokojenie sytuacji na południu, bowiem opozycja Chetiego II rozważała przejście na stronę Teb. Sytuacja jeszcze wtedy pozostawała spokojna, ale napięcie rosło. Wspomniany 14 rok panowania Mentuhotepa nazywany jest rokiem zbrodni na Tinis. Ta symboliczna nazwa z pewnością odnosiła się do podboju Tinis przez króla Herakleopolis, Merikare, który najwyraźniej zbezcześcił świętą starożytną nekropolię królewską w Abydos. Tego było za wiele i Mentuhotep II wysłał swoje armie na północ. Król miał zdecydowanie podniesione ciśnienie. Zdławił po drodze bunt w prowincji Taur, zniszczył Asjut i obalił panującego tam nomarchę. W tym momencie nic nie stało na przeszkodzie, aby król południa zajął Herakleopolis. I tak też uczynił. Na czele swojej armii dotarł do stolicy północy, zajął miasto i spalił oraz zniszczył groby na pobliskim cmentarzu. Odwet dokonał się, jednak sytuacja pozwalała na więcej. Na miejscu osadził swojego namiestnika, a sam wraz z armią ruszył dalej na północ.
Opór stawiało jeszcze Heliopolis, ośrodek w delcie Nilu, jednak niezbyt długo. Merikare, ówczesny władca Dolnego Egiptu, mógł zginąć podczas tego konfliktu, co jeszcze bardziej osłabiło królestwo i dało Mentuhotepowi możliwość ponownego, łatwego zjednoczenia Egiptu. I w ten sposób Mentuhotep II przeszedł do historii jako ten, który ponownie połączył oba kraje. Dokładna data zjednoczenia nie jest znana, ale przypuszcza się, że nastąpiło to na krótko przed 39 rokiem jego panowania. Kampania musiała zatem trwać kilkanaście ładnych lat. Egipt, wciąż pogrążony w kryzysach gospodarczych i wycieńczony wojną domową, stawał powoli na nogi. Dokonania Mentuhotepa można porównać do tego, co uczynił Menes, zwany Narmerem. Opowiadałem wam o tym w pierwszym i drugim odcinku serii. Minęło ponad 1000 lat, a historia zatoczyła koło. Władca Górnego Egiptu ponownie okazał się silniejszy od króla dolnej, północnej części kraju. W przeciwieństwie do Narmera, Mentuhotep II pozostał wierny swojemu miejscu pochodzenia i nie przeniósł stolicy na północ, lecz uczynił nią Teby. I to Teby stanął się centrum średniego królestwa Egiptu oraz miejscem, gdzie zapadać będą najważniejsze decyzje państwowe w kolejnych latach. Do Mentuhotepa jeszcze wrócę, jeżeli powstanie drugi sezon historii starożytnego Egiptu. Są bowiem do omówienia reformy i działania króla, jakie ten podjął po akcji zjednoczenia państwa. Jest to jednak temat stricte o średnim państwie, a sezon pierwszy to czasy od epoki predynastycznej i narodzin cywilizacji do końca tak zwanego pierwszego okresu przejściowego, który omówiłem w tym materiale. Przyszłość serii zależy od was. Jeżeli pod tym filmem okażecie zainteresowanie w postaci łapek oraz komentarzy, drugi sezon wystartuje, co zostanie odpowiednio wcześniej ogłoszone. Nim jednak zakończę ten film, opowiem wam jeszcze trochę o kulturze, sztuce i religii pierwszego okresu przejściowego, bowiem jak wiecie, te aspekty cywilizacyjne różniły się znacząco w zależności od epoki i panującej w państwie doktryny. Decentralizacja polityczna spowodowana pojawieniem się wielu nowych państewek doprowadziła do zwiększenia znaczenia lokalnych kultów w danych prowincjach. Jednak podstawy pozostawały niezmienne. Silna pozycja Re i całego kultu solarnego sprawiła, że większość z lokalnych bóstw utożsamiano z Wielkim Re. Zapewne pamiętacie kapłanów z Heliopolis i ich lobbying na rzecz Boga Słońca. Ich miejsce zajęła inna kasta kapłanów, tym razem z Herakleopolis, stolicy Dolnego Egiptu. Część doktryn się pokrywała, jednak na znaczeniu zyskała postać Ozyrysa. Urósł kult lokalnego boga Harsafesa, upodobnionego do Boga Słońca. Herakleopolis znajdowało się po zachodniej stronie rzeki, a więc kult przybrał postać Słońca Wieczornego. W Egipcie Górnym pojawił się kult wciąż małego, ale jak pokazała przyszłość, błyskotliwie zyskującego z czasem na znaczeniu wielkiego boga Amona. Pojawiał się co prawda już wcześniej, w tekstach piramid, za czasów VI dynastii, jednak w zdecydowanie mniejszej częstotliwości. Jako bóg wiatrów, opiekun przewodników rzecznych, czczony był od Koptos po Hermopolis i zapewne także w innych nomach. W Koptos poświadczono także silne wpływy boga Mina. Wydaje się także, że sąd umarłych, rytuał pośmiertny, który stał się podstawą późniejszej religii, jest już dobrze znany w pierwszym okresie przejściowym od rządów X dynastii, choć jego początki sięgają zapewne wcześniejszych okresów. Jeżeli postacie tych bogów i rytuały religijne nic wam nie mówią, bądźcie cierpliwi i czekajcie na mój film pod tytułem Mitologia starożytnego Egiptu. Omówię w nim w sposób dogłębny podstawy religii Egipcjan, postacie najważniejszych bogów i demonów oraz wybrane mity, rytuały i święte symbole.
Sztuka w pierwszym okresie przejściowym upadła i jest to fakt bezsporny. W Herakleopolis nie poświadczono wielkich budowli czy też pomników, które można uznać za wyjątkowo artystyczne wynurzenia rzemieślników. Po prostu inne były wtedy priorytety, inny mieli klimat. Jednak w zwycięskim, górnym Egipcie poświadczono parę przykładów sztuki. Dzieła, które przetrwały z okresu tebańskiego, pokazują, że rzemieślnicy przyjęli nowe interpretacje tradycyjnych scen. Używali w swoich obrazach jasnych kolorów, zmieniali i zniekształcali proporcje postaci ludzkiej. Ten charakterystyczny styl był szczególnie widoczny na prostokątnych stelach z płyt znalezionych w grobowcach w Naga El Deir. Jeśli chodzi o architekturę królewską, królowie tebańscy z początków XI dynastii projektowali konstrukcje wykute w skale, zwane grobowcami szafranowymi, na zachodnim brzegu Nilu. Ten nowy budynek zachowany w nowej konwencji, w nowym stylu architektonicznym składał się z dużego dziedzińca z wykutą w skalę na przeciwległej ścianie kolumnadą. W ścianach wykuto pokoje z widokiem na centralny dziedziniec, na którym chowano zmarłych, co pozwalało na pochowanie wielu osób w jednym grobowcu. Nieozdabianie pokoi mogło wynikać z braku wykwalifikowanych artystów w Królestwie Tebańskim w pierwszym okresie przejściowym. Warto wspomnieć także o rozwoju literatury, a szczególnie nurtu zwanego pesymizmem. Skargi i Puwera, cytowane na początku materiału, to jeden z przykładów. Mędrzec pisał: trzej mężczyźni idą drogą, potem znajdują się tylko dwaj. Większość zabija mniejszość. Skargą i Puwera odpowiedzieć miał Bóg Atum w tak zwanym monologu Pana Wszechrzeczy, przewidując zbliżającą się zagładę. Wzgórza staną się miastami, miasta staną się wzgórzami, jeden dom będzie burzył inne. Inny przykład literatury bólu to rozmowa zmęczonego życiem z własną duszą, w której zmęczony mówi, że dopiero koniec życia przyniesie mu ulgę, wyzwolenie i nadzieję na lepszy świat. Przed 2000 rokiem przed naszą erą powstało także słynne dzieło Nauka dla króla Merikare, które stworzył prawdopodobnie jego ojciec, Heti III. Dokument formułował maksymy i polecenia dla młodego władcy, które wcześniej, w okresie starego państwa, byłyby nie do pomyślenia. Królowi ojciec radzić miał wynagradzanie urzędników, aby ci byli odporni na przyjmowanie łapówek. Czyli w wolnym tłumaczeniu, kup ich, aby oni nie mogli zostać kupieni przez innych. Nauki radziły, żeby doradcami króla zostali ludzie mądrzy, którzy znają dawne pisma, ponieważ jest to podstawą dobrych rządów. Cóż, to akurat było mądre. Podobnych dzieł nie brakowało, jednak ogólny przekaz literatury pierwszego okresu przejściowego pozostaje mocno pesymistyczny. To by było na tyle. Sezon pierwszy historii starożytnego Egiptu przechodzi do historii. Historii, która może być jednak kontynuowana. To w ogromnej mierze zależy od Was. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na kontynuację sagi o państwie faraonów, czy chcecie poznać losy kolejnych dynastii egipskich. Jeżeli tak, to wszystko, co najlepsze w Egipcie, byłoby jeszcze przed nami. Jednak ja jako twórca muszę wiedzieć, że są tutaj osoby, które na kolejne odcinki z tej serii czekają. Także wbijamy czterocyfrową liczbę łapek w górę oraz komentarze i zobaczymy, co dalej. Im więcej łapek, tym większe prawdopodobieństwo kontynuowania serii. Ja nie ukrywam, że jestem miłośnikiem tej cywilizacji, jednak jako twórca muszę brać pod uwagę takie aspekty jak zainteresowanie materiałem. To także idealna chwila na Wasze uwagi oraz wnioski co do serii. Jeżeli takowe macie, napiszcie o nich w komentarzach. Najlepsze z nich przy ewentualnej kontynuacji serii wezmę pod uwagę. Śledźcie także serię Tajemnice Starożytnej Żeglugi, bowiem tematów w ramach tej serii związanych ze starożytnym Egiptem nie braknie. Zbliża się także dokument o mitologii,
pisanie go idzie dość powoli, ale na spokojnie pojawi się. Temat jest bardzo złożony, trudno będzie przedstawić to w jednym odcinku. Całe zrozumienie mitologii jest dość charakterystyczne dla Egipcjan, zupełnie inne niż dla Rzymian czy Greków. Także jest to ciekawa przygoda, zgłębię ją na spokojnie i po prostu wybiorę najlepszy format, żeby Wam to pokazać i przedstawić. Jeżeli cenicie moją pracę, możecie stać się częścią historycznego topu poprzez wsparcie kanału na Patronite lub serwis Tipli. Tipli, jak sama nazwa mówi, pozwala na tipowanie, czyli nadawanie napiwków w dowolnej kwocie dla danego projektu. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli sezon drugi opowieści o Egipcie powstanie, linki do niego na pewno znajdziecie w opisie tego materiału, w komentarzach oraz w playliście. Także sprawdzajcie regularnie i na bieżąco. Tymczasem wiecie co robić. Ja dziękuję za uwagę, nie tylko pod tym, ale także pod innymi odcinkami z tej serii. To była długa przygoda i jak wspomniałem, nie musi się kończyć. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!